Moi kochani, jeden z najważniejszych filmików w moim życiu to jest właśnie ten. To jest najważniejszy filmik, jaki do tej pory powstanie za chwilę do par na temat cudownego związku. Cudowny związek jest to takie przepiękne połączenie idealnej kobiety z idealnym mężczyzną. To znaczy idealny mężczyzna spotyka idealną kobietę i oni do siebie idealnie pasują, jak dwie połóweczki jabłuszka. Oni tak pasują w tym momencie, jak się spotkali, że to jest nieprawdopodobne, to jest tak piękne, że oni mają wszystko takie same, prawie wszystko takie same, te same wartości, te same myśli, tak samo, to samo poczucie humoru. I to jest cudowne w tym momencie. To, co jest mniej cudowne, to jest to, że oni na podstawie tego, co jest, planują przyszłość i że ona będzie dokładnie taka sama, nie biorąc pod uwagę, że po pierwsze kobieta zmienną jest, po drugie wszystko płynie i wszystko się zmienia, czyli pod wpływem czasu zdarzeń zmieni się ten facet i zmieni się ta kobieta. Obydwoje się zmienią i to ich cudowne dopasowanie będzie coraz mniej pasujące. Szczególnie kiedy pojawią się dzieci i tym dzieciom zupełnie inaczej podchodzi do dziecka. Przecież kobieta, która rodzi to dziecko, i zupełnie inaczej podchodzi mężczyzna, który to dziecko wychowuje. No, zupełnie inaczej podchodzą do wielu innych spraw, też podchodzą zupełnie inaczej i się okazuje, że po kilku latach wspólnego pożycia ona ma zupełnie inne spojrzenie na świat, na życie, na mężczyznę i ona też się po paru latach trochę zmieniła. On też się zmienił po paru latach i to znaczy, że tak jak oni do siebie cudownie pasowali kiedyś, to z czasem pasują do siebie coraz mniej. Jeżeli się rozejrzycie dookoła wśród par, które już się dorobiły dzieci i te dzieci już poszły do szkoły, to się okazuje, że to cudowne dopasowanie odeszło razem z dziećmi. I dlatego informuję Was, drodzy kochani, myślący ludzie, że jeżeli planujecie stworzyć, zbudować, chcecie, aby Wasz związek był wspaniały, cudowny i wyjątkowy, to argument, że my do siebie teraz cudownie pasujemy, jest argumentem najgłupszym z możliwych i najmniej logicznym. To, że do siebie teraz pasujemy, to jest najlepszy argument na to, że możemy być cudownymi kochankami. Ale że my za jakiś czas będziemy cudownym związkiem, będziemy tworzyć cudowny związek, jest to niestety zupełnie nielogiczny argument. I dlatego życzę Wam z okazji Trzech Króli logiki trzech mądrych króli. Podobno kierowało się logiką. Życzę Wam tego.